Dzisiaj chcemy zaprezentować jednego z nich. Chodzi nam mianowicie o Bernarda Pogodę. W bardzo zadbanym domku, otoczony zewsząd wielką ilością zieleni, mieszka rodzina pana Bernarda. Nasz mistrz pokazuje się tutaj przeważnie tylko w sezonie lotowym i w chwilach, gdy trzeba podjąć jakąś istotną, strategiczną decyzję w sprawie hodowli. Mieszka bowiem od 1976 roku w Niemczech. Tutaj, w Szymiszowie, został wybudowany przepiękny kompleks gołębników. W bieżącym roku, 2008, stacja hodowlana z Szymiszowa obchodzi mały jubileusz, a mianowicie świętuje 15-lecie swojego istnienia. Bernard Pogoda jako pierwszy wpadł na pomysł stworzenia stacji hodowlanej w Polsce i bez wątpienia możemy stwierdzić, że jest to pierwsza stacja hodowlana w naszym kraju, która nie tylko oferuje materiał zarodowy na najwyższym poziomie, ale również osiąga bardzo dobre wyniki w lotach. Na samym początku stacja hodowlana miała zabudowę w kształcie litery U, ale po jakimś czasie na lewej i środkowej stronie dobudowano piętro, co pozwoliło Bernardowi pogodzić pracę hodowlaną z lotami. Wielką pasję naszego rozmówcy widać na każdym kroku. Prywatny samochód ma na dachu zamontowaną bardzo zgrabną i funkcjonalną kabinkę. Gdy zachodzi potrzeba transportu większej ilości gołębi, to do dyspozycji jest również większa kabina. W stacji hodowlanej lotuje się tylko i wyłącznie gołębiami młodymi. Jak mówi nam sam właściciel, do lotów koszowane są gołębie, które jego zdaniem są odpadami hodowlanymi, czyli z jakichś to względów nie przeszły do drużyny młodych przeznaczonych do sprzedaży. Tymi, powiedzmy tak, nieładnie odpadami nasz rozmówca już dwa razy zdobył mistrza oddziału Opole 2 i wywalczył kilka pierwszych konkursów w oddziale. Musimy tu dodać, że oddział Opole 2 jest bardzo silnym oddziałem i uczestniczy w lotach wielu świetnych hodowców. Świadczy to bez wątpienia o wielkiej klasie mieszkających tu ptaków. Dobry materiał rozpłodowy, systematyczna praca i konsekwencja w hodowli pozwoliła na wieloletnią dominację nad innymi hodowcami. Jak to ma miejsce w każdej hodowli, również i tutaj znajdują się dobre, lepsze i te najlepsze egzemplarze. W tej chwili pragniemy zaprezentować najlepsze ptaki z tej hodowli. Jest to obecnie jego złota para hodowlana. Ptaki te wywodzą się z hodowli Flora Engelsa. To jest samiczka rasy Flora Engels. W tej chwili jest w rozpłodzie. Kupiłem od Karela Jansensa z Płutów. Jest połączona z samczykiem. To jest numer samicki 179, a połączona jest z samczykiem 197. I 297 też rasy Flora Engels. W tej chwili jest to moja najlepsza para rozpłodowa. Syn miałem w tamtym roku, w 2007, 5 gołębi młodych. To jeden syn z nich zrobił kątwicę 4,73. Z tych 5 gołębi, 4 gołębie miały 7 konkursów. Ten gołąb to jest półbrat do tego 297. To jest bardzo dobry w rozpłodzie. Następny gołąb, też półbrat do 297. Bardzo dobry w rozpłodzie. I był połączony też Flora Engels z samicą. I młode 2007 zrobiły po 6 konkursów. Obecnie przechodzimy do gołębnika, gdzie znajdują się gołębie szczepu Jansen. O wartości rozpłodowej tych ptaków przekonała się już wielka rzesza hodowców na całym świecie. W każdym liczącym się gołębniku nie może zabraknąć ptaków od braci Jansen. Są to gołębie szybkie, wspaniale spisujące się na średnich dystansach.
Poprzez odpowiednie krzyżówki z innymi rasami można wyhodować gołębie o wszechstronnych zdolnościach lotowych. W tym gołębniku gołębie jansenowskie zostały sprowadzone w 80% z hodowli Karela Jansensa z Put w Holandii. Postawiono tu na linię 05 i 019. W tej chwili znajdujemy się tutaj przy folierze szczepu Jansen. Gołębie te nabyłem z Belgii od hodowcy Karela Jansensa z Putę. Ma bardzo dobre gołębie, nawet oryginalne Jansensy. Gołąb numer 389 z roku 2003. W 2005 roku zrobił u mnie na zachodzie 12x12. Bardzo dobry w rozpłodzie. W tej chwili tu już w Przymyszowie jest. Młody po nim w roku 2007 zrobił 6 konkursów i z czołowym konkursem jako trzeci. Ten grochowy jest z 97 roku, numer 173. Na swoim koncie już ma 5 pierwszych konkursów. Jest bardzo dobrym rozpłodowcem też. Do dzisiaj jeszcze zapładnia każde jedno jajko. No gołąb też widać daleko w pierzeniu. W tej chwili młode po nim latają bardzo dobrze. Mam tutaj syna, co go zaraz pokażę. Podobny do niego też z pierwszym konkursem. To jest gołąb o numerze 366. Syn 173. Też z pierwszym konkursem. Gołąb do rozpłodu się bardzo dobrze nadaje. Gołębie Schlichelbauta znalazły się na tym gołębniku przypadkowo. Zostały nabyte w roku 1990 od znajomego z Belgii, który sąsiadował z bardzo dobrym hodowcą, a hodowca ten nagle zmarł i pozostawił wspaniałe ptaki. Są to bardzo dobre gołębie nie tylko na długie, ale także na krótkie dystanse. Dobrze też sprawdzają się w krzyżówce, szczególnie z gołębiami linii Jansen. Szczep Schlichelbaut zakupiłem w roku 90 z Belgii od hodowcy belgijskiego. Posiadał bardzo dobre wyniki, miał oryginalne Schlichelbauty. Tak na przykład ten samczyk tutaj o numerze 251 z 2000 roku. Nie był lotowany, tylko bezpośrednio był przeznaczony do hodowli. Wydaje bardzo dobre potomstwa. Miałem już po nim, nawet jeszcze na zachodzie, po nim młodego, który mi zdobył pierwszy konkurs. Gołąb o numerze 212 z 99 roku. Dwie pierwsze nagrody z lotów dalekich. Też daleko w pierzeniu już jest, jak widzimy o tej porze. Potomstwo wydaje bardzo dobre. Jest wyhodowany u mnie na zachodzie. Gołąb o numerze 880 z 2002 roku, zakupiony u Karela Jansensa w Putach. Kupiłem go w 2002 roku do rozpłodu. W ogóle nie był jeszcze lotowany, ale jako rozpłodowy się bardzo dobrze sprawił. Hans Paulus to czołowy hodowca w niemieckim oddziale Mors. Od wielu lat jest niepokonany na szczeblu oddziału i rejonu, a ciekawostką jest to, że nie posiada jakiejś konkretnej rasy. Jego dewizą jest łączenie gołębi szybkich z szybkimi, jako że Bernarda i Hansa łączą przyjacielskie stosunki, rzeczą naturalną jest, że dużo szybkich ptaków przeniosło się do Szymiszowa. Znajdujemy się przy folierze hodowcy Hansa Paulusa. To nie jest żadna rasa. Ten hodowca powygrywał bardzo dużo nagród międzynarodowych, jak St. Pölten. Gołębie ma tylko w krzyżówce. Tam są gołębie Jansen, De Klak, Molemans. Tutaj nie można o żadnej rasie mówić albo szczepie, tylko że to są gołębie parowane szybki na szybki, dobry na dobrego. Ten gołąb wywodzi się bezpośrednio od Hansa Paulusa. Kupiłem go w roku 2007 z oryginalnym numerem.
rodowym i oddziału sekcji jego 043-72, gołom 945. Ten gołąb w 2007 miał drugą i trzecią nagrodę. Tego gołębia też zakupiłem w 2007 roku. Oryginalny Paulus, tak samo o numerze 043-72, rok 2005. Ten gołąb zrobił w 2007 roku 9 konkursów. Ten samczyk 450 z roku 2005 zrobił 6 składań tutaj w Siemiszowie i 6 konkursów. Brał udział w wspólnym gołębniku.